Było, nie było, to mecz wicelidera z liderem, a w każdym razie zespołów z czołówki. Lena od niedawna gra w Ekstralidze, ale to trudny rywal, nie było łatwo chyba dzisiaj wygrać 3-0. Bardzo trudny, młodzi chłopacy wybiegani, grający konsekwentnie. Naprawdę, na pewno ciężki przeciwnik. Udało nam się zagrać tak jak zakładaliśmy, czyli z tyłu całą drużyną i wyprowadzać kontry i w ten sposób chcieliśmy Lenę pokonać i to nam się... To jest taki charakterystyczny sezon, że ciężko o bramki będzie w Ekstralidze, bo tych wyników dużych nie ma. 2-1 w ostatnim meczu chociażby Nissana, czyli mistrza z Leną, więc tutaj 3-0, ale też długo, długo było 1-0, ciężko o bramki, tak? Na pewno poziom z roku na rok jest coraz większy. Nie ma już tych takich drużyn jak kiedyś, gdzie można było sobie przyjść i nastrzelać. Dokładnie. Teraz każdy mecz trzeba skoncentrowanym wyjść i naprawdę wybiegać i dać siebie wszystko, bo inaczej można stracić punkty z każdym przeciwnikiem. Macie komplet chyba jak na razie, czy coś straciliście? Nie, chyba nie, coś tam straciliście. Nie, na razie mamy 4 mecze, 4 zwycięstwa. Ale też to każdy mecz był naprawdę ciężki z Meditechem 1-0, to też taki wynik tutaj na boisku, na takie bramki, na takim małym boisku. To piłkarski wynik. To, dokładnie, nie to niespotykany, prawda, i naprawdę no, trzeba konsekwentnie, my trochę inaczej zaczęliśmy do tego podchodzić, bo zawsze chcieliśmy grać, żeby jak najwięcej bramek nastrzelać, teraz próbujemy stanąć z tyłu i grać konsekwentnie, a zawsze coś uda się strzelić. Patrzycie też na ligę, Nissan wystartował, no... I tak średnio powiedzmy, bo 2 remisy w pierwszych 2 spotkaniach, później też ciężko zwycięstwa, auta, tak lądwa Decathlonu nad nimi ciąży, bo znowu punkty stracili. Tak. Oczywiście wy się z nimi spotkacie, ale to dobre wyniki dla was. No na pewno, bo potracili punkty, my na razie jeszcze nie straciliśmy żadnego. Jest szansa, chodzi mi o to, czy się otwiera szansa, że to nie musi się rozstrzygać w pojedynkach między tymi tuzami, czyli z Nissanem czy z autami, tylko gdzieś te punkty się gubią w innych meczach. No na pewno, z tymi teoretycznie słabszymi przeciwnikami, z tymi drużynami zdobywa się mistrza, a te mecze bezpośrednie to nie muszą tak naprawdę decydować o wszystkim. Trzeba grać, trzeba do każdego meczu podchodzić dobrze przygotowanym i trzeba wygrywać każdy mecz i nie patrzeć właściwie na innych, bo tak naprawdę na końcu wszystko będzie zależało od nas. Zapytam już o Elpieca, coś się tutaj z domu zmieniło, wymieniło, jakieś ogniwo doszło, wymienione zostało? No Tomek Kwaśnik doszedł, grał w Fereksie, ale to on już miał z nami grać w zeszłym sezonie, tylko miał kontuzję kolana i nie mógł grać. Teraz do nas doszedł, no szukamy jeszcze jednego, bo Sławek Urbaniak też nie może zawsze być, a na pewno by nam się przydał, jeżeli Sławek będzie z nami grał te mecze, to nie musimy nikogo... Będzie grał, czy na razie się... Na razie trenuje, miał kontuzję, był po kontuzji i na razie spokojnie wchodzi, dopiero w trening sobie biega, więc no czekamy na niego, na pewno by nam się przydał.